że wygrywał pan Mistrzostwo Polski, ale tak naprawdę drużyną, którą pan zbudował w trakcie sezonu, przebudował pan te 5 miesięcy niesamowitej pracy. Tak, na pewno. Nie wiem, co powiedzieć, żeby brzmieć skromnie i pokornie, bo chcę tak brzmieć, ale wykonaliśmy naprawdę taką robotę, że wszyscy w Polsce mogą tylko podziwiać. Zespół, który był tam gdzieś w środku ligi, odbudowaliśmy na ten sposób, że teraz się cieszymy ze złota. Tu jest wykonana straszna praca sztabu szkoleniowego, zawodników, którzy uwierzyli w to, działaczy w klubie. Ja jako trener czuję się niesamowicie, bo znowu zdobyłem złoto, tak naprawdę zupełnie innej roli. Pokazałem wszystkim, że to jest możliwe. Igor, mówiłeś przed awansem do finału, że wy zrobiliście cud w tym sezonie. Wygraliście zdecydowanie z Zastalem, bo tutaj było 4-2 i wy mieliście przewagę tak na dobrą sprawę w 5 meczach z 6. Cud, awans do finału, a zwycięstwo w takim stylu, to jak byś to nazwał? Dlatego mówię o tym. My tak naprawdę byliśmy gorsi od Zastalu tylko 15 minut pierwszego meczu. W pierwszym meczu też wygrywaliśmy trzecie kwarcie 12. Także oprócz tych 15 minut myślę, albo byliśmy równi, albo dużo, dużo lepsi od Zastalu. Przetoczyliśmy ich największą siłę w naszą siłę i zdominowaliśmy tym, co oni przez cały sezon dominowali innych. Bardzo się cieszę, że to się udało. To było duże wyzwanie, które dzięki moim zawodnikom zostało wykonane na 10. Ta pierwsza kwarta genialna w wykonaniu pana drużyny. Ona ustawiła cały mecz, ale zespół z Zastalu wracał kilka razy w tym spotkaniu. To dobrze, że zespół tak wysoko prowadził, bo jednak to momentami taką czujność chyba usypia. Jednak. Na pewno nie w takim meczu, a bardzo się cieszymy, że ta obrona nasza, którą zaprezentowaliśmy w pierwszej kwarcie, prawie przez cały mecz wyszło na to, że Zastal sobie nie mógł poradzić z taką obroną i wybiliśmy ich z rytmu. Bardzo się cieszę. Nie mam słowa, tego nie mogą opisać w tym momencie, że jesteśmy na samym szczycie. Jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce. Igor, ja wiem, że to jest twoja robota, ale ty wiesz, co to znaczy dla społeczności Ostrowa Wielkopolskiego. Od ilu lat jest tutaj koszykówka i ludzie ci już teraz zapominają te podrzucone piłki pod sufit, że nam zabrałeś mistrzostwo kiedy? W 2018 roku. Ja się tylko boję, co się stanie, jak ty wyjdziesz tam przed halę. Mam nadzieję, że to są fajne chwile i społeczeństwo naprawdę może się cieszyć z tego, że mają koszykarzy, którzy są najlepsi w Polsce. Ja wiem, jakie to jest uczucie, bo cały Wrocławek żył przez lata tym, co my osiągamy. Teraz Ostrów ma takie szczęście, że może się szczycić, jaką drużynę ma i że nie ma nikogo lepszego. Nie ma nikogo lepszego w Polsce. Dziękujemy bardzo. To jeszcze na koniec, czego byś życzył w tym następnym sezonie, który będzie zdecydowanie trudniejszy? Z kibicami może być łatwiejszy? Bardzo trudny był ten sezon, a nie chcę zapobiegać przyszłość, bo słowa są cenne, a pokora mnie nauczyła, że nawet moje najbardziej stuprocentowe przemyślenia mogą polec w gruzach, także żyjemy dzień po dniu i zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Powrotu kibiców pewnie. Na pewno to jest jedna rzecz, która jest nieunikniona. Myślę, że będą szybciej niż się spodziewamy.